Roger, wstawaj! No Roger, wstawaj! W studiu jesteś! No wstawaj, pacanie! Roger! Kurwa... Roger! Obiad! Co? Co co? Gówno kurwa, internety czekają. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z kamerą w internetach! Długo mnie nie było, ale nie drążę tematu i nie każę wam dłużej czekać. Niech rozpoczną się igrzyska! Dlaczego parlament? Ponieważ to jest najlepszy klub w Gdańsku. Senyszyn złożyła jaja. Dlaczego europarlament? Ponieważ to jest najlepszy klub w Gdańsku. A dziewczyny bardzo ładne, piękne. Koleżanki są. No ale jak widać... Jak widać, wyjątek potwierdza regułę. Jak widać... Jak widać, do mnie lgną brzydkie. Jak widać... Jak widać, jestem tutaj ze swoją dziewczyną i mogę co najwyżej dobiec do końca łańcucha i zaszczekać. No ale jak widać, tutaj... Jest jak jest. Ja wiem, że ty chciałeś powiedzieć coś innego. Dokończcie zdanie w komentarzach. Dziewczyny bardzo ładne, ale jak widać... Lecimy dalej! Widzieliście kiedyś, jak niedźwiedź zjada zwłoki? Yeah, I saw it, thank you. Ja też nie. Ale zobaczcie, co ten facet wyprawia z tym niedźwiedziem. Przecież mógłby go zabić w pół sekundy. Mi się wydaje, że on go obwąchuje i sprawdza, czy na pewno nada się do zjedzenia. Zwróćcie uwagę, że tam jest cała ekipa filmowa, a kolesie mają do obrony tylko te pałki na plecach, z czego jeszcze jeden ją zgubił. Dobrze, że w Polsce nie mamy niedźwiedzi. Bo... nie mamy. Prawda? To działa! No, a teraz coś, czego w internetach jeszcze na pewno nigdy nie widzieliście. Czyli... kolejny prank na policji. Zapowiada się nieźle. Rasowy suchokrates! Co on zrobił? On coś położył, to on coś położył. To skończy ślomo, ci weź zobacz. Słuchajcie, tak naprawdę się da, ale jaja. Oryginalne podejście do pranków, filmik jest zabawny, a na dodatek pokazuje inne podejście do strażników służb porządkowych. Łysy koleś podchodzi do policji i mówi: zajebiście, że jesteście. Dobra robota. Wiecie, czego tylko mi brakuje? Cycków. Wow! No to ja jestem spełniony w 100%. Od dzisiaj próbuję inaczej. Czy was też męczy wyrzucanie śmieci? Ja nigdy nie pamiętam, żeby wziąć ze sobą worek, ale jak już idę ze śmieciami, jestem blisko kontenera, to tylko robię zamach i... wrzucam worek za 3 punkty. A co by było, gdyby kontener był w ruchu? Okej, to było do przewidzenia. Wiecie co, ja miałem 2 z fizyki i wiedziałbym, że to się nie uda. No, nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na taki pomysł. No, ale jak widać! Jest jak jest. Pamiętacie, jak kiedyś powiedziałem wam, że koty to prawdziwe syny? Zdajecie sobie sprawę z tego, że koty to prawdziwe syny? Ej, kotył, ej, przepraszam. Ej! Podtrzymuję swoją tezę i powiem między nami, że w życiu nie widziałem, żeby groźba "bo zaraz do ciebie wstanę" była tak realna. Widzimy leżącego kota, któremu w jestestwie przeszkadza tylko para piesków. Zaraz do was wstanę! I nagle dzieje się to. Pozwólcie, że przetłumaczę na ludzki. Zaraz do was wstanę. Naprawdę. No dobra. Najpierw ty, a ty wracaj tu. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Spodziewajcie się nowych co tydzień, bo jak mawiał klasyk... I'll be back. Dziękujemy IP Studio za to, że umożliwiło nam spełnianie marzeń.
A wy zostawiajcie swoje loginy do Skype'a w komentarzach pod filmem. Nasza rozmowa będzie zakończeniem kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.